taki temat spotkania w poczuciu, że za mało się o tym wszystkim rozmawia, że śmierć stała się tabu, a nie mamy zgody na to, żeby milczeć na ten temat, żeby milczeć o naszej śmiertelności, umieralności, żeby milczeć też o bólu własnym, żeby się odsuwać od bliskich z bólu. Ja się nazywam Marta Tarnowska. Tutaj obok mnie jest Ania Jurkiewicz. Dobry wieczór. Jest też z nami Ania Franczak, towarzyszka w żałobie, kulturoznawczyni, założycielka Instytutu Dobrej Śmierci. Jest też Kasia Jackowska-NMUO, którą poprosiłam o to, żeby była z nami i podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami. Kasia stworzyła stronę Nieuchronne, na której opowiada baśni, opowiada, również śpiewa pieśni poświęcone utracie osoby najbliższej. A ja sama miałam taką potrzebę, żeby o tym porozmawiać, ponieważ w moim doświadczeniu śmierć pojawiła się po raz pierwszy, jak miałam 7 lat, kiedy zmarł mój dziadek. Pierwsze te doświadczenia zetknięcia ze śmiercią były na wsi, w sytuacji, kiedy czuwano przy zmarłych przez 3 dni, kiedy były płaczki, kiedy byli śpiewacy pogrzebowi. I to były zupełnie inne doświadczenia niż te, kiedy traciłam bliskich w mieście i bardzo mi zabrakło pewnych elementów tej obrzędowości, które miałam okazję doświadczać na wsi. A zarazem mam świadomość, że nie jest możliwe branie wprost tej tradycji i chciałam was zaprosić do rozmowy o tym, co jest możliwe, o tym, jak dzisiaj żegnać bliskich, umierających, jakim towarzyszeniu i jak chcemy, żeby te obrzędy wyglądały w naszym otoczeniu współczesnym. To tak w skrócie. I zanim przedstawię wam plan tego spotkania, który sobie ułożyłyśmy z dziewczynami, z Anią, drugą Anią i Kasią, to chciałam was poprosić może też o kilka zdań od siebie, z czym wy przychodzicie i jakie są wasze oczekiwania wobec tego spotkania, bo też mamy sporą elastyczność do tego, jak takie spotkanie może się potoczyć, a temat jest tak ogromny, wręcz paraliżujący i nieopowiadalny, że możemy się skupić na bardzo różnych elementach. I mamy dla was propozycje, ale też chciałybyśmy uwzględnić wasze głosy i wasze potrzeby, oczekiwania. I druga część spotkania chciałabym, żeby była poświęcona, czy planowałam, żeby była poświęcona takiemu aspektowi, chyba najłatwiej powiedzieć, bycia we wspólnocie w tym doświadczeniu utraty, pogrzebu, w doświadczeniu bólu. Dobra, i już się zamykam i poprosiłabym cię, Aniu, o to, żebyś nam trochę opowiedziała o tym, co się stało w Niemczech. Dobrze, chętnie. Witam wszystkich. Bardzo wam dziękuję za to, co już, czym się już podzieliliście. No i za otwartość i chęć, żeby brać udział w takich rozmowach, które moim zdaniem są bardzo potrzebne. Ja mam na imię Ania. Ja od 1,5 roku prowadzę blog, który się nazywa Sprawa Ostateczna, na którym piszę o różnych tematach związanych ze śmiercią i ze żałobą.
zaczęłam się wgłębiać w te tematy jakieś 3-4 lata temu. Przepraszam, jakieś włosy od psa mam tu. I przez ten blog poznałam bardzo dużo fascynujących osób, które mają do czynienia z tym tematem w swojej pracy. Prowadziłam dużo rozmów z osobami, które pracują w zakładach pogrzebowych, zarówno w Polsce, jak i w Anglii, w Kanadzie, w Niemczech. I z wielką fascynacją obserwuję, jakie rozwoje i zmiany się toczą w różnych krajach. I w zeszłym roku byłam na praktykach w domu pogrzebowym w Niemczech i chciałabym Wam po prostu trochę opowiadać o tym doświadczeniu. W Niemczech od 15 lat mniej więcej zaczyna się pojawiać coraz więcej tak zwanych alternatywnych albo humanistycznych domów pogrzebowych. I to są często domy pogrzebowe, które nie są z takiej tradycji rodzinnej, że to jest tam zakład XY w trzeciej generacji od 70 lat, tylko to często są firmy, zakłady założone przez osoby, które mają zupełnie inne wykształcenie, na przykład psychologiczne albo pedagogiczne, albo osoby, które mają jakieś doświadczenia raczej ze świata kultury i sztuki i które mieli w pewnym momencie w swoim życiu jakieś kiepskie doświadczenia po prostu z pogrzebem, że zmarła im bliska osoba i mieli po prostu kontakt z taką standardową formułą pogrzebu współczesnego. I słyszałam wielu takich opowiadań o tym, jak był ten moment, kiedy po prostu do mieszkania wchodzą panowie w czarnych garniturach i zapakują osobę zmarłą we worek i ją zabierają. I to dla większości, chyba dla wszystkich, to jest po prostu traumatyczny moment. To jest takie doświadczenie, jak po prostu ktoś mi zabiera moją ukochaną osobę i ja teraz w ogóle nie wiem, gdzie ona jest, co się z nią staje, jak ona jest traktowana, to jest nie do zniesienia tak naprawdę. Ale tak funkcjonuje obecnie większość zakładów pogrzebowych i często intencja, która stoi za tym, jest nawet taka nazwijmy to pozytywna, bo to jest taka myśl, że możemy chronić innych przez to, że oddalamy ich od trudnych doświadczeń. Więc przekaz tych zakładów pogrzebowych jest: niech Państwo się niczym przejmują, my profesjonaliści wszystkim się zajmujemy dla Państwa. I tylko, że to jakoś nie działa. Dla większości ludzi takie profesjonalne albo zindustrializowane podejście do pożegnania się ze swoim bliskim nie ma wartości, która nas wspiera w tym bardzo trudnym czasie. I teraz no i mogę teraz po prostu dać ten przykład, jak to wygląda w Niemczech w tej chwili i jak moi znajomi tam prowadzą zakłady pogrzebowe, wychodząc z takiego pytania, co możemy robić, żeby wzmacniać ludzi i żeby im towarzyszyć w tym doświadczeniu, zamiast odebrać to doświadczenie, zabrać to doświadczenie od nich. I mogę Was tak, chciałabym Was tak krok po kroku poprowadzić przez ten proces, jak na przykład moi znajomi w Berlinie pracują. Kiedy oni dostaną telefon, że ktoś zmarł w domu, wezmiemy tak teraz taki przykład, choć bardzo rzadko to się zdarza, bo dzisiaj większość ludzi umiera w szpitalach. Więc jeżeli to się zdarza, że ktoś umiera w domu, no to taki standardowa procedura byłaby taka, że przyjeżdżają panowie w tych czarnych garniturach z trumną i zabierają tej osoby. A to podejście nowe, które tak naprawdę nie jest nowe, to jest to, że
pracownicy zakładu. On ma na imię Julian, a która będę teraz powiedziała, po prostu Julian to robi w taki sposób. Julian jedzie do tej rodziny wtedy nie z trumną, tylko z kwiatami i z pytaniem, czego teraz potrzebujecie. I z takim przekazem, macie teraz czas, nie trzeba się śpieszyć. Zobaczymy, jak ta osoba teraz wygląda, ile czasu potrzebujecie, żeby teraz na spokojnie usiąść i robić to, co chcecie robić. Milczeć, płakać, śpiewać. Czego potrzebujecie? Jak mogę Wam teraz pomóc właśnie być w tym świętym momencie z nimi? I dopiero potem ustala, kiedy on przyjedzie, żeby zabierać tą osobę. I później, kiedy ta osoba już jest w zakładzie pogrzebowym, do którego nawet nie musi trafić, bo według prawa osoba może zostać w domu do 3 dni. I tak też jest w Polsce. Prawo cmentarne pozwala na to, żeby zmarły został w domu do 3 dni. Są pewne czynności, które trzeba wtedy wykonać, w sensie przygotować zmarłego do pochówku. Mycie, ubieranie. I zazwyczaj to wszystko się dzieje za zamkniętymi drzwiami zakładu pogrzebowego. A Julian z kolei zaprasza rodzinę, żeby przyjść, żeby być przy tym, żeby brać udział, żeby pomóc. Nie wszyscy tego chcą, bo przez to, że tego się już nie robi od dawna, większość z nas tego się bardzo boi. Więc on to proponuje i jest jego... On widzi swoją rolę nie jako ktoś, kto przejmuje, po prostu zabiera te zadania, tylko on widzi siebie jako towarzysza w tym procesie, jako facylitatora tego procesu. Więc on pomaga rodzinie, bliskim, żeby robić jak najwięcej samemu, po swojemu. Zachęca rodzinę, żeby przynieść ubranie tej osoby. Zakłady w Polsce często sprzedają ubrania, co jest dla mnie taki absurdalny produkt, żeby komuś po śmierci sprzedać ubranie. Natomiast Julian zachęca rodzinę, żeby nawet przyniosła własną poduszkę, własną kołdrę. Stworzy takie warunki spokoju, w której rodzina może to robić po swojemu. I ta innowacja tak naprawdę nie jest innowacją, tylko to jest sięganie po stare zwyczaje, po to, jak to było wykonane przez, no po prostu przez większość kultury ludzkiej, zanim się pojawiły te profesjonalne zakłady pogrzebowe. I kolejny krok, o którym może później jeszcze powiem kilka słów, właśnie to jest ten pomysł, jak ma wyglądać pożegnanie. Czy to ma być tradycyjna ceremonia, czy indywidualna ceremonia, albo połączenie, że tradycyjna ceremonia z osobistymi elementami, które mogą dotyczyć albo muzyki, albo dekoracji, tego, kto mówi na tym pogrzebie. I no, może tu w tej chwili to zamykam swoją opowieść o tym moim doświadczeniu w tym zakładzie pogrzebowym w Niemczech, który po prostu ich rola przede wszystkim polega na tym, że oni cały czas zapraszają do bliskości i nie mówią, że to jest za trudne dla ciebie, ja to zrobię. To jako taki pierwszy mój input do naszej rozmowy. Dziękuję. Dzięki, Aniu. Widzę, że Kasia Jackowska miałaby ochotę zabrać głos. I ja chętnie chciałam Anię zapytać. Ja chciałam zadać Ani jedno pytanie, może nieistotne, ale co w Niemczech oznacza tradycyjna ceremonia?
W sensie... Tutaj to jest tak dziwnie, wiesz, naprawdę, to się waha, to jest taki wachlarz. Wszystkie one są dokładnie takie, jakie mówisz, czyli my to za Państwa zrobimy, proszę się w ogóle nie martwić. Oczywiście ludzie robią różnie, nie? Ale nie wiem, co to oznacza tradycyjna ceremonia. No to też już się bardzo zmieniło. O, nie, mam włączone. Tradycyjna, mam na myśli albo ewangelicką, albo katolicką. Ale te katolickie ceremonie w Niemczech też przez ostatnie 20 lat się bardzo zmieniły, w takim sensie, że otwierały możliwość wniesienia pomysłów od bliskich. Więc to, że na katolickim pogrzebie jest grana ulubiona muzyka osoby zmarłej, to już nikogo nie szokuje. To już się stało szeroko zaakceptowane. I z jednej strony 20 lat to jest długo, z drugiej strony 20 lat to jest bardzo krótko. Więc to, że w ciągu tego czasu tyle się zmieniło i otwierało w Niemczech, to dla mnie jest jednak fascynujące, że ten proces w pewnym momencie tak się to powoli wychodzi też z takiej niszy do mainstreamu. To nie są już bardzo odważni, egzotyczni ludzie, którzy robią to inaczej, tylko to już jest tak szeroko przyjęte, że na pogrzebie można robić coś, co dla nas osobiście jest ważne. O tym, co ty mówiłaś, Marta, i co mówiła Ania przedtem, o tym, Jezu, jakie to jest cudowne pytanie, które ten twój Julian zadaje, czego wam teraz potrzeba, ale bo sobie myślę, ja w przeciwieństwie, wiesz, do ciebie, Marta, na przykład, nie miałam żadnych doświadczeń ze śmiercią takich bliskich. Oczywiście umierali mi znajomi, przyjaciele, czasami za wcześnie, czasami w latach. Umarli mi dziadkowie wszyscy, ale ja na przykład nie wiem, ja nawet nie wiem, czy ja byłam na ich pogrzebach. Wydaje mi się, że nie, bo nie pamiętam tych pogrzebów w ogóle. Więc to poza paroma ostatnimi różańcami, na których byłam gdzieś tam pod Biłgorajem, i to było niesamowite doświadczenie, to ja w ogóle nie miałam takich sytuacji, aż do momentu, w którym, to tylko szybki skrót dla tych, z którymi się nie znamy, w zeszłym roku zupełnie nagle umarła moja 11-letnia córka. Rozchorowała się i nie wiadomo było co, a potem się okazało, że ma nieuleczalną chorobę w bardzo zaawansowanym stadium i po prostu po południu była diagnoza, wieczorem nie żyła. I to jest, ja bym w życiu nie pomyślała, że człowiek w takiej sytuacji wie, czego chce. A otóż wie. Bo jak przyszedł lekarz i powiedział, że Bonię bardzo długo reanimowali, to powiedział i powiedział, że się nie udało. I pielęgniarki, myśmy pozwolili nam tam posiedzieć oczywiście przy niej i w ogóle, bo byłam z tatą i z partnerem moim. I potem pielęgniarki przyszły i mówią, bo jakby myślę, Marta, przepraszam, myślę sobie, że tak jak mówiłaś na początku, bo mogę się rozgadać strasznie, ale bym poszła tym tropem jakby bliskości z ciałem, nie? Przyszły pielęgniarki i powiedziały, że no, muszą nas teraz poprosić, żebyśmy opuścili salę, ponieważ będą ją myły. Ja mówię, wyście chyba zwariowały. Ja będę ją myła. Na co one zrobiły takie oczy. I mówią, ale jest pani pewna, że pani da radę? Ja mówię, a co mam nie dać rady? Czego mogę nie dać rady? Najwyżej zemdleję, no to mnie ocucicie, jesteśmy w szpitalu. I one mi towarzyszyły przez jakiś czas, chyba żeby sprawdzić, czy sobie dam radę. Ale potem sobie poszły.
I to były takie naprawdę dobre 2 godziny, kiedy ja ją umyłam, one mi przyniosły czyste prześcieradło, żeby ją zawinąć. Potem przyjechali 2 straszni, smutni panowie z pudełeczkiem. A ja w międzyczasie się dowiedziałam, że no ponieważ umarła w szpitalu i w taki nagły sposób, więc musi... I to był piątek wieczorem, więc nie mogę jej zabrać do domu, bo to też była pierwsza myśl. Zabieramy ją do domu. I wiedziałam jakby, że w prawie jest tak, że mogę, że mi to wolno zrobić. Ale nie można było, bo musiała niestety wylądować w lodówce. I dopiero w poniedziałek mogłam ją odebrać, bo przez weekend nie dzieje się nic. No i dobra, jakby z tym już nie dyskutowałam, nie? Ale to, że te panie jakby się usunęły, one mi przyniosły miskę, czyste szmatki, wszystko. Podpowiedziały mi też, żeby, no takie wiecie, to są takie rzeczy, których człowiek nie wie, żeby jej podwiązać brodę chustką. I pytały, czy chcę jakąś szmatkę, a ja mówię, nie, mam chustek, mamy dostatek. Więc te 2 godziny po prostu to było bezcenne. Zwłaszcza, że ona potem wylądowała w lodówce. Bo to jest taka jedyny moment, kiedy widać, że ten człowiek to już jest tylko jego ciało, że to jest tylko skorupka, naczynko. Tam już go nie ma. Jeszcze są jakieś resztki, ale tam już go nie ma. I można z tym posiedzieć i w ogóle w jakikolwiek sposób się z tym oswoić, bo to jest przedziwne. To jest niepojęte zupełnie. I potem tak samo było w tym, jak to się nazywa, nie prosektorium, zakład medycyny sądowej, czy jak to się tam nazywa, tak, koło szpitala, gdzie oni te lodówki mają. Oni też mi powiedzieli, no bo ja najpierw się upierałam, że chcę przywieźć trumnę z ciałem do domu. I właściwie to by się dało zrobić, ale później ze względów takich rodzinno-logistycznych, że nie, moja rodzina mieszka daleko stąd, nie ma wszystkich i w ogóle, stwierdziłam, dobra, bez sensu, lepiej szybko ją skremujmy i wtedy ją przywieźmy do domu, już sproszkowaną. I w tym zakładzie medycyny oni też mi powiedzieli, proszę, dobrze, no bo tutaj przyjedzie firma pogrzebowa tam o 10:30 czy tam o 12:00, to proszę wcześniej przywieźć ubrania. A ja ich zapytałam, czy ja mogę sama ją przygotować. I oni powiedzieli, że oczywiście, że mogę. Nie ma w ogóle żadnych przeciwwskazań ani problemu, tylko że ludzie tego nie robią. Oni powiedzieli, że jedna osoba na 100, na 200 wyraża takie życzenie. Być może dlatego, że nie wiedzą, że można. Albo że odruch jest taki właśnie, że my to za państwa załatwimy i człowiek zostaje w domu z rodziną, zajmując się czymś zupełnie innym, podczas kiedy no, jeżeli człowiek nie umiera w domu i nie możemy z nim przez te 3 dni obcować i się rozstawać w jakiś sposób, no to przynajmniej tyle możemy zrobić, bo jednak coś w tym jest, że ciało jest cholernie ważne. Ono nosiło tego człowieka przez tyle lat i chociaż jest jakby puste już teraz, tam nie ma życia, no to jest jakieś bardzo piękne, że można mu oddać taki szacunek. No tak, taki szacunek i miłość i czułość i powiedzieć, ej, fajne byłoś. Było naprawdę dobreś było, nie? Więc ja tam pojechałam potem z przyjaciółką moją i myśmy Naomi już potem razem ubierały, myły, czesały, malowały jej paznokcie, zrobiliśmy jej taki manikur, że ja cię.
No i takie, no takie różne rzeczy, nie? Więc jeżeli Marta, twoim kierunkiem było właśnie mówienie o tym, co z tym ciałem, to jest jedno doświadczenie, o którym chciałam powiedzieć i wydaje mi się, że ja nie wiem, co ja bym zrobiła, naprawdę nie wiem, gdzie bym była, gdybym nie mogła tego wtedy zrobić, nie? Bo to by było, bo to wtedy po prostu jakoś nagle się przecina jakaś nitka i robi się wyrwa, a tak to się tka połączenie, nie? To po prostu buduje się jakiś most na drugą stronę przez to obcowanie z ciałem, z czymś, co jest fizyczne, no bo my jesteśmy fizyczni. A drugie doświadczenie, to już tak szybko na koniec, wiosną tego roku zmarł mój wujek. Zmarł bardzo, trudno zmarł. Zasadniczo popełnił samobójstwo i znaleźli go w rzece. I znaleźli go po 3 tygodniach. Więc jak wreszcie nam wydali ciało po 4 miesiącach prawie, i szykowałyśmy go do kremacji, no to w tym zakładzie też myśmy się z mamą uparły, że my chcemy w ogóle tam być, do niego iść i w ogóle, ale tam nie było możliwości żadnej, tam był tylko czarny worek, a w środku płynna masa. Nam tam spryskali jakimiś pachnącymi rzeczami i odkażającymi i w ogóle. I to było bardzo trudne. Jakby myśmy mu tam ubrania położyły na ten worek, pogadałyśmy z nim, przyniosłyśmy jego różne rzeczy. To było bardzo trudne, a z drugiej strony to było jakieś takie też mocne i dojmujące, że tak naprawdę wszyscy się zamieniamy albo w kubkę proszku, albo w płynną masę. Jakby tak się rozkładamy, tak jest po prostu. Jakby tutaj potem po kremacji i Naomi, i wujka, obydwoje stali tutaj w domu, jedno wcześniej, drugie później. I to obcowanie z proszkiem też jest dobre, też jest dobre. Nie wiem co, tyle. Ania ma ochotę się odnieść. Tak, bo dzięki za tę historię i one też oczywiście uruchamiają wiele różnych historii. Przypomniało mi się w czasie, Kasiu, twojej opowieści takie spotkanie, które miałam z panią śpiewaczką pogrzebową na Mazowszu, bo jeździłam przez kilka lat i rozmawiałam z różnymi osobami, które mówią o sobie, że chodziły po pogrzebach i śpiewały, głównie ze śpiewakami. No i pamiętam, jakie na mnie to zrobiło wrażenie, kiedy jedna pani mająca, nie wiem, 65-70 lat, opowiadała mi, dlaczego śpiewa i jak to wygląda, śpiewała pieśni i też podzieliła się takim wspomnieniem, że kiedy była mała, to jej rodzice postąpili zupełnie inaczej niż była powszechna praktyka na wsi, bo jakby kontekst jest taki, że większość tych śpiewaków mówi, że oni byli oswojeni ze śmiercią już jako dzieci, często zaczynali śpiewać jako nastolatki, dlatego że po prostu chodzili ze swoimi rodzicami na pogrzeby. Czy to dlatego, że nie było za bardzo jak zostawić dzieci, czy też właśnie, bo to było naturalne po prostu i nikt się nie zastanawiał nad tym, czy mogę zabrać kilkulatka na pożegnanie. Znaczy nie, właśnie nie na pogrzeb nawet, tylko na to czuwanie wieczorne w domu z pieśniami, z różańcem. Więc to było zupełnie normalne. A właśnie moja rozmówczyni miała wspomnienie takie związane ze śmiercią swojego dziadka ukochanego, że rodzice z jakiegoś powodu nie pozwolili jej się pożegnać, to znaczy była taka praktyka, że członkowie rodziny też całowali w czoło na przykład nieboszczyka i mieli taki moment ostatni takiego fizycznego kontaktu z ciałem i ta, przepraszam, bo tutaj coś się wyświetliło.
I taki żal, który ta pani po prostu miała w sobie przez kilkadziesiąt lat od tej chwili, kiedy była dzieckiem i ta strata nam, ona miała taki żal cały czas do swoich rodziców, właśnie z powodu tego, że oni nie pozwolili na to i ona nie miała tej szansy na ten fizyczny kontakt właśnie z dziadkiem. To jest jedno, tak, coś, co się tutaj mi nasunęło. Tak, przepraszam, uciekło mi coś drugiego, więc to ja sobie tak się odniosę szybko, a może ci wróci za chwilę. Wiesz co, to ja tylko jeszcze bym dodała do tego, widzisz, do tego żalu, o którym mówisz, że rzeczywiście jest coś takiego, no nie wiem, te 3 dni były bardzo mądre, bo nam ten czas jest potrzebny. Nawet jeżeli teraz nam się wydaje, że tak nie jest, bo wszystko się dzieje bardzo szybko, załatwiamy sprawy, 15 tysięcy rzeczy naraz, myk, 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 to na przykład dla mnie też, ja też to pamiętam, że no myśmy w poniedziałek, zaraz pierwszego dnia, jak tylko otworzyli te lodówki, to myśmy załatwili kremację i potem do piątku Naomi była tutaj. I ten czas był po prostu absolutnie niezbędny. Nie mogło to być ciało, okej, ale to też była jej materia jeszcze, nie? I ta niemożność pożegnania się, którą sobie sami załatwiamy i kultura nam załatwia, myślę, że potem ma, może mieć rozmaite skutki. Nie? Że gdzieś po prostu taki, nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo nam żal. Do tych skutków chciałabym się krótko odnieść właśnie w kontekście, jaki to ma wpływ na długofalowy proces żałoby, albo jaki może mieć. Bo jeden aspekt w żałobie to jest w ogóle, żeby zrozumieć to, co się stało, żeby naprawdę do nas dotarła rzeczywistość śmierci. I w zeszłym roku w Niemczech widziałam taką publikację badań psychologicznych, która udowodniła, że ten proces, że po prostu naprawdę nie rozumiemy, co się stało, trwa znacznie dłużej u ludzi, którzy nie mogli się żegnać z ciałem. I oni długo dłużej mają takie wrażenie, że ta osoba każdą chwilę może wejść przez drzwi, albo że stoi tam na przystanku autobusowym. Więc to, jak teraz opisałaś właśnie ten czas, że on jest nam potrzebny, żeby właśnie ta nowa rzeczywistość dotarła jakoś głębiej do naszego umysłu, do naszej świadomości, to jest ważne i właśnie zabieramy to sobie, jeżeli to wszystko się dzieje za zamkniętymi drzwiami zakładów pogrzebowych.